Justice is served. Złodziej, 18-letni Wesley Souza de Araujo, nieźle się zdziwił, gdy podczas próby kradzieży ofiara, kobieta, powaliła go na ziemię i zaczęła go dusić nogami. Chłopak źle trafił, bo jego potencjalną ofiarą była profesjonalna zawodniczka MMA, Monique Bastos. Bastos szła właśnie na zajęcia jiu-jitsu, kiedy dwóch mężczyzn postanowiło ukraść jej telefon. Użyła swoich umiejętności, by zrzucić ich z motocyklu. Jeden z agresorów uciekł z jej telefonem, podczas gdy drugi miał mniej szczęścia. Jeden ze świadków zabrał portfel złodzieja i zadzwonił na policję. Sousa błagał o pomoc, wzywał nawet Jezusa i swoją matkę, by mu pomogli. Spędził w uścisku 15 minut do przyjazdu policji. Bastos powiedziała w wywiadzie dla MMAfighting.com: byłam już kilka razy w takiej sytuacji i to drugi raz, kiedy postanowiłam walczyć. Wcześniej napadło mnie dwóch kolesi z nożami i pomimo tego odzyskałam swój telefon. To ryzykowne, ale potrafię wykorzystywać swoje umiejętności.